Zapraszamy do naszego zaułku pana Rafała Królikowskiego. Panie Rafale, zapraszamy bardzo serdecznie. Po raz drugi w Lubomierzu, ale tablicy jeszcze nie ma. Dzień dobry państwu, dzień dobry, witam. Pan Rafał, szanowni państwo, jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Jego debiutem filmowym była rola zrealizowana przez Andrzeja Wajdę Pierścionku z orłem w koronie. W 2000 roku otrzymał nagrodę za najlepszą rolę komediową w filmie Pół Serio podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdy zagrał w wielu tytułach, m.in. Pożegnanie z Marią, Syzyfowe prace, Wiedźmin, Superprodukcja, Zemsta, Ciało, Nigdy w życiu, Egzamin z życia, Usta, Prawo Agaty, O mnie się nie martw, Stulecie winnych, Kurier, To musi być miłość, czy Komisarz Mama. To tylko niektóre tytuły z udziałem naszego gościa. No i szanowni państwo, Rafał Królikowski, prosimy o gromkie brawa. Mamy kolejną tablicę, no i musi być przysięga, ale może najpierw kilka słów do naszej publiczności, panie Rafale. Dziękuję państwu, dziękuję za tę tablicę, za to, że pozwoliliście, żebym był częścią tego miasta, tego festiwalu. Kiedy pan Andrzej powiedział gdzieś w jakimś wywiadzie po moim debiucie filmowym, że Rafał Królikowski jest takim aktorem o przedwojennej, amanckiej urodzie. Italiano. Trochę mi taka łatka właśnie przylgnęła na parę lat, bo ja zawsze się czułem aktorem charakterystycznym. Nigdy nie czułem się amantem, nie... ale przyszedł taki moment w życiu moim zawodowym, że przyszły te takie propozycje charakterystyczne, komediowe. Zaczęło się to chyba też od Pół Serio, potem Andrzeja Sarabnowicza i Tomka Koneckiego i potem wiele innych filmów komediowych. I rzeczywiście w tym gatunku się czuję chyba najlepiej. Także dziękuję, że jestem tutaj w sercu polskiej komedii. Bardzo państwu dziękuję, życzę miłego wieczoru, miłych wakacji i pokoju nam wszystkim, tak, w obecnej dobie. Zobaczymy. Jako aktor byłem już między innymi Diabłem Balanem, Szlachcicem Albertem, Fryderykiem Chopinem, Romeo, redaktorem, wydawcą, profesorem, Guidem, facetem z Toyoty. Dziś występuję jako Rafał Królikowski i oświadcza, że jestem świadomy praw i obowiązków. Myśli pani? Że myślę, że jestem świadomy praw i obowiązków wynikających z wizyty u lubomirskich samych swoich i uczynię wszystko, aby nasza relacja, o cholera, aby nasza relacja była anielska, szlachecka. Romantyczna. Bardzo romantyczna. Książkowa. Książkowa. I zmotoryzowana. Jeżeli lubisz. I zmotoryzowana. To wszystko. Dziękuję państwu bardzo. I dziękuję pani dyrektor. Szefowa. Dziękuję państwu. No i oczywiście ten atrybut nasz festiwalowy. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być zawsze po naszej stronie. Ach. Panie, panowie, to jeszcze nie koniec wrażeń i atrakcji dzisiejszego naszego popołudnia, drugiego dnia 25. Festiwalu Filmów Komediowych Sami Swoi w Lubomierzu. Mamy na dzisiaj przygotowaną jeszcze jedną tablicę.